Konstytucja nakazuje NIK-owi coroczne przedstawianie Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i wniosku w sprawie absolutorium dla rządu, czyli wniosku w takiej sprawie, czy zaakceptować, czy też nie zaakceptować działania rządu jako organu, który wykonuje budżet państwa, który gromadzi dochody, dokonuje wydatków, zaciąga dług, spłaca dług. Żeby to zadanie Najwyższa Izba Kontroli mogła wykonać, musi do tego zebrać materiał, musi przeprowadzić kontrolę wykonania budżetu państwa. Posługujemy się tym terminem kontrola wykonania budżetu, czy kontrola budżetowa, ale w istocie rzeczy to nie jest jedna kontrola, tylko to jest kilkadziesiąt, prawie 100 kontroli przeprowadzanych w różnych instytucjach, które korzystają z pieniędzy budżetu państwa. Jest to ogromne przedsięwzięcie. Poszczególne kontrole nie są może bardzo duże, zdarzają nam się kontrole dłuższe, większe, natomiast konieczność skoordynowania działań prowadzonych w bardzo różnych jednostkach i w dodatku prowadzonych bardzo szybko, dlatego że czasu na analizę wykonania budżetu mamy niewiele, prawdę mówiąc. Zaczynamy na początku roku, w maju musimy te prace już kończyć. Powoduje, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane i merytorycznie. Mówimy o paruset miliardach złotych, o wydawaniu ogromnych kwot, jak i od strony technicznej i organizacyjnej. Robimy to co roku. Co roku Sejm uchwala budżet, corocznie przedstawiamy jego analizę, ale żadne dwie kolejne kontrole budżetowe nie są takie same. Próbujemy znaleźć takie problemy, które są ważne i aktualne, a które niekoniecznie co roku są badane. W poprzednich latach na przykład badaliśmy to, czy instytucje publiczne opłacają abonament. Skoro żądamy od obywateli, żeby grzecznie płacili to, co powinni, no to powinniśmy tego wszystkim wymagać od instytucji publicznych. Badano wynagrodzenia pewnych grup osób, badano wybrane rodzaje inwestycji. Tak jak powiedziałem, to się zmienia i to czasami się tworzy wykaz tych tematów na gorąco w trakcie kontroli. No, chcemy, żeby to były rzeczy takie, które są aktualne, które są ważne, które bulwersują i które mogą prowadzić nas do ważnych wniosków dotyczących tego, jak budżet jest wykonywany. Dlaczego to obywatela powinno interesować? Jest wiele powodów, ale żeby się nie rozwodzić za długo, o dwóch powiem. Po pierwsze, budżet jest tworzony z pieniędzy obywateli. Wobec tego mnie osobiście interesuje to, w jaki sposób te pieniądze, które zarobiłem, a które jestem zobowiązany oddać państwu, zostały wykorzystane. To nie są pieniądze, które są własnością rządu, to są pieniądze obywateli. W związku z tym, jak to się w amerykańskich filmach mówiło, płacę podatki i wymagam. W związku z tym, żeby wymagać, muszę wiedzieć, jak te pieniądze naprawdę zostały wydane. To jest święte prawo obywatela wiedzieć, co się z jego pieniędzmi stało. My czasami nie zdajemy sobie już z tego sprawy, nie pamiętamy o tym, jak często w takim normalnym życiu korzystamy z budżetowych pieniędzy. Z jednej strony, jak powiedziałem, składamy się na budżet, ale z drugiej strony nasze dzieci chodzą do publicznych szkół. My leczymy się w przychodniach, nie płacąc już za lekarza, bo zapłaciliśmy za to, wkładając pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia. Poruszamy się lepiej albo gorzej odśnieżonymi drogami, ale które są jednak utrzymywane za publiczne pieniądze. I korzystamy w bardzo wielu różnych miejscach, w bardzo różnych sytuacjach życiowych z budżetowych pieniędzy. Więc skoro my te pieniądze wkładamy do budżetu, a z drugiej strony z tego budżetu korzystamy, to zależy nam po pierwsze na tym, żeby te pieniądze były dobrze wydawane, ale to dobrze wydawane znaczy, żebyśmy my z tego otrzymywali usługi jak najwyższej jakości, świadczone za możliwie małe pieniądze. Pieniędzy zawsze jest za mało. Pieniędzy zawsze nie wystarcza na wszystko, ale im
lepiej gospodaruje się w budżecie państwa publicznymi pieniędzmi, tym większa jest szansa na to, że te usługi, które otrzymamy, będą lepszej jakości. Mamy taką ambicję, żeby sprawdzać, żeby próbować odpowiedzieć na pytanie, czy za te pieniądze, które w budżecie mamy, można było coś zrobić więcej, można coś było zrobić lepiej, czy nie. Jak weźmiemy jakąkolwiek sferę, na przykład szkolnictwo wyższe, to na tym pierwszym poziomie sprawdzamy, czy to, co rząd napisał o wydatkach na szkolnictwo wyższe w sprawozdaniu, zgadza się z tym, co się stało naprawdę. Czy kwoty są poprawne. Potem pytamy, czy udzielając dotacji dla szkół wyższych przestrzegano przepisów. Czy uczelnie, bo również kontrolujemy tych ostatecznych odbiorców jakby pieniędzy budżetowych, czy uczelnie posługiwały się pieniędzmi budżetowymi w taki sposób, jaki jest im przypisany. A potem pytamy, czy szkoły działały dobrze. Szczerze mówiąc, dla obywatela średnia radość z tego, że sprawozdanie jest rzetelne, prawdziwe, że nie naruszono żadnych przepisów, że na końcu powiemy, ale te uczelnie nie działają najlepiej. To jest trudne, prawda? Dlatego, że ta ocena tego, czy zadania są wykonywane dobrze, czy źle, na ogół to nie jest taka prosta, jednowymiarowa, znaczy coś jest robione dobrze, albo coś jest robione źle. Jest robione dobrze z jakiegoś tam punktu widzenia, ale źle z jakiegoś innego. Uczelnie lepiej prowadzą dydaktykę, gorzej prowadzą badanie. Jeżeli dydaktykę, to niekoniecznie na wszystkich kierunkach, na wszystkich rodzajach studiów tak samo. Musimy wyważać pewne oceny, ale to, co podkreślam, co tu jest bardzo ważne, to to, że ta warstwa zadaniowa, to znaczy ta odpowiedź na pytania, czy zadania budżetowe są dobrze wykonywane z pożytkiem dla obywateli i efektywnie, czyli najtaniej jak się da, ale nie taniej niż się da, bo to jest wielkie nieszczęście budżetowe, wydawanie za małych pieniędzy na coś, czego skutkiem jest fatalna jakość usług, to jest podstawa w tej chwili kontroli budżetowej.